powrót do nauki stacjonarnej. Premier podaje warunek. Jeżeli w dalszym ciągu będą pozytywne wskaźniki covidowe, będziemy mogli jeszcze w tym roku szkolnym powrócić do nauczania stacjonarnego i zapewnić bezpieczeństwo dla naszych nauczycieli, powiedział Mateusz Morawiecki w Bolesławcu. Epidemia postawiła przed nami zadania, których wcześniej nie było, z którymi wcześniej nie mierzyliśmy się nigdy w naszej najnowszej historii, mówił Mateusz Morawiecki w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Premier, jeśli wskaźniki covidowe będą pozytywne, wrócimy do nauki stacjonarnej. Morawiecki podziękował obecnej na konferencji wiceminister edukacji i nauki Marzenie Machałek, która dbała o to, aby w sprawny sposób zorganizować szczepienia nauczycieli. Dzięki temu, jeżeli dalej będą pozytywne wskaźniki covidowe, będziemy mogli jeszcze w tym roku szkolnym powrócić do trybu nauczania stacjonarnego i zapewnić bezpieczeństwo dla naszych nauczycieli, powiedział. Dziękuję też pani minister za to, że jest opiekunką takiego z perspektywy gospodarki niezwykle ważnego programu. To jest program kształcenia zawodowego i technicznego, mówił premier i dodał, że cały czas odbywa setki rozmów z inwestorami z całego świata. Oni sygnalizują przede wszystkim tę potrzebę, dostosowanie kształcenia uczniów, młodzieży, absolwentów, do potrzeb poszczególnych branż, poszczególnych sektorów gospodarki narodowego. To wszystko bierze początek w kształceniu zawodowym, technicznym, politechnicznym później, podkreślał. Premier dziękował także medykom. Z tego miejsca chciałbym podziękować kadrze medycznej. Rozmawiałem z panem dyrektorem, który jest z nami, również z kadrą medyczną tego ośrodka, szpitala w Bolesławcu i tego dodatkowego zbudowanego szpitala, powiedział. Dziękował za poświęcenie, za serce, oddanie dla pacjentów i ratowanie zdrowia i życia Polaków. Marzena Machałek, udało się zaszczepić 90%. Nauczycieli udało się dotąd zaszczepić 90%. Nauczycieli. Teraz szczepienia będą powszechne, więc niebawem zaszczepieni zostaną już wszyscy pracownicy, powiedziała obecna na konferencji wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. Wyraziła też nadzieję, że niedługo uczniowie powrócą do szkół. Machałek podkreśliła, że ośrodek w Bolesławcu ma bardzo dobre wskaźniki, jeśli chodzi o wychodzenie z COVID-u. Co jest istotne, to 20 milionów z pomocy rządowej tutaj trafiło i dzięki temu można było stworzyć szpital, który jest szalenie nowoczesny, który ma nowoczesną bazę diagnostyczną i świetną. Nowoczesną bazę i instrumenty leczenia COVID-u, wskazała Machałek, która jest także posłanką na Sejm z okręgu Jeleniogórsko-Legnickiego. Wiceminister zwróciła uwagę, że Bolesławiec ma bardzo duże zasługi w budowaniu kształcenia zawodowego i branżowego. Tutaj więcej niż w Polsce uczniów trafia do szkół branżowych i technicznych. Cieszę się, że nam się udaje wspierać to kształcenie, a nawet prowadzić w formie eksperymentu zawód ceramik zdobnik, podkreśliła.